Witam serdecznie, dzień dobry, po raz kolejny w Rap Gadaninie, kolejny podcast, tak sobie dzisiaj nagrywam. Naszła mnie taka wena, ale zacznijmy od samego początku. Przede wszystkim, słuchajcie, widzę, że jak nagrywam to regularnie, mam regularne subskrypcje, no, Ameryki kurwa nie odkryłem. W ciągu ostatniego miesiąca przybyło was tutaj 200 osób, wszystkich nowo przybyłych witam. Pamiętajcie, aby subskrybować ten kanał, bo no nie ukrywam, będę zagęszczał teraz nadawanie swoich treści i wbijajcie na moje social media po więcej codziennych informacji. Na Facebooku nadaję codziennie co robię plus muzyka, Snapchat tam mi bije na web plus informacje co nagrywam, a Instagram to jeszcze inna bajka, także warto zawsze sprawdzać wszystkie moje kanały, żeby być na bieżąco. Sami wiecie, że Facebook tnie jakieś tam informacje, YouTube też to robi, dlatego warto po prostu być w pięciu miejscach naraz, żeby niczego nie przegapić. A tak jeszcze a propos YouTube'a, to kliknijcie w dzwonek, tak żeby nie przegapić informacji o kolejnych moich materiałach. Dobrze, przechodzimy już do tematu odcinka, ale jeszcze muszę zrobić taki mikro wstęp. Nie wiecie nawet, ile się namęczyłem przy researchu tego odcinka. Nie jest to jakaś, nie wiem, skomplikowana rzecz. Nie potrzebowałem jakichś super skomplikowanych informacji ani rzeczy do tego odcinka. Większość była dostępna w banalnej Wikipedii, ale przekonałem się, że znalezienie teledysków z pewnych lat na YouTubie albo w ogóle w internecie już jest praktycznie niemożliwe. Wszystko poniżej 2005 roku to już jest naprawdę niezłe kopanie w kopalni śmieci. Znajdywanie jakichś zgrywek z Vivy, MTV, TVN-u, 30 ton lista, naprawdę jest bardzo, bardzo źle. Raperzy nie mają tego poarchiwizowanego. Niektóre tylko wytwórnie wrzucają swoje stare klipy, a nawet jeżeli wrzucają swoje stare klipy, to przeważnie jest tak, że pierwsze klipy raperów, danego rapera, w ogóle w internecie ich po prostu nie ma. Tak samo jest z okładkami. Z okładkami o dziwo jest jeszcze gorzej. Spróbujcie znaleźć dobrej jakości, czyli coś, co jest większe niż znaczek pocztowy, okładkę danego rapera sprzed roku 2009. No, jest już z tym problem, a to nie jest tak dawno. Rok 2009 to zaraptem niecałe 8 lat temu, tak? Umówmy się, czy tam 8 lat temu. Także naprawdę, naprawdę jest źle. Ja miałem już problemy ze znajdowaniem okładek z lat 2005 na przykład. W dobrej jakości. No, jest masakra. Podobno w internecie nic nie ginie, ale jeżeli strony przestają być opłacane, no to znikają z internetu razem ze stronami, znikają. Także po prostu te obrazki, tak? Umówmy się, no to są zwykłe JPEGi. Także trochę się namęczyłem i niestety jeden z klipów, które będę tutaj zamieszczał fragmentarycznie, jest po prostu okropnej jakości i bodajże jeszcze z telewizji, tam Viva czy MTV. No po prostu nie byłem w stanie tego inaczej znaleźć. Jak czegoś nie ma, to tego nie jestem w stanie znaleźć. Biorąc pod uwagę, że jest to klip z roku 2001. Tak, sprzed 16 lat. Ale zacznijmy. Temat tego odcinka to, dokładnie pamiętam jak go nazwę, bo no oczywiście najpierw nagrywam, potem nazywam ten odcinek, ale są to płyty rapowe, które doczekały się tylko i wyłącznie jednego klipu. Jest to bardzo dziwne zjawisko, które możemy tłumaczyć dwojako. Albo płyta sprzedaje się tak dobrze, że nie jest jej potrzebna więcej promocji i nie potrzebujemy wydawać więcej pieniędzy na promocję tej płyty, no bo umówmy się, każdy klip, nawet najprostszy, wiąże się z pieniędzmi. Są to setki, tysiące, dziesiątki tysięcy złotych, tak? Tak, są takie klipy, które kosztowały i po 20 tysięcy złotych. To jest reżyseria, to jest sprzęt, to jest operatorka, to jest efekty specjalne, postprodukcja, to jest wiele, wiele czynników, na które się składa, więc wiecie jak to jest. Przeważnie jest tak, że debiuty doczekują się małej ilości klipów. Oczywiście teraz troszeczkę się to zmienia, bo jakby troszeczkę to potaniało, ale z jednej strony się sprofesjonalizowało. No dziwna sytuacja, bo każdy tak zwany gamoni z aparatem może nakręcić klip, ale z drugiej strony klipy muszą też jakoś wyglądać. Drugi przypadek to, że promocja płyty idzie tak słabo, że poddajemy się po pierwszym klipie, tak? Że jest jeden klip i no dobra, już przejdźmy nad tym tematem dalej. Raper już wkurzył się, zagrał 5 koncertów z daną płytą, nagrywa kolejny album i fuck it, no nie? No są takie sytuacje, albo po prostu są to jakieś mixtape'y, które do swojej promocji potrzebują tylko jeden klip, żeby jakby powiadomić ludzi. Składamy Rymi Ściepę Narodową na Bombę Atomową, składamy się na jeden klip, on powstaje i jest jak jest. Płyty, które wybierałem, są totalnie przypadkowe. Co mi przyszło do głowy, to wybrałem. Na pewno jest wiele takich płyt w polskim rapie. Ja staram się skupić na tych sprzed już lat paru, żeby no nie brać płyt sprzed 2, 3, 4 lat. Najmłodsza płyta z tego co widzę jest sprzed lat 6, więc no jest już jakiś kawałek czasu. Najstarsza jest sprzed lat 15, a nawet są takie 16 lat. I co? Posegrywałem je alfabetycznie, na pewno będzie więcej takich odcinków, bo nie są to absolutnie wszystkie płyty, które doczekały się zaledwie jednego klipu. Aha, jeszcze bym zapomniał dodać, są też takie sytuacje, że do płyty powstają dwa klipy, tylko ten drugi ginie materiał do niego, jest tak fatalnie nakręcony, że raperzy z niego rezygnują, albo
nie wiem, nigdy się nie ukazuje po zmontowaniu, bo ostateczny efekt im się nie podoba i tak dalej, i tak dalej. Także są też takie sytuacje. Lecimy alfabetycznie, jest tutaj kilka płyt. Akurat tak się złożyło, że jeżeli chodzi o Ostrego i OTD-go, mamy kilka płyt, Ostrego nawet najwięcej i postaram się pokrótce omówić każdy z tych, klipów i z którego pochodzi krążku i z którego roku, więc jedziemy po kolei. Zaczynamy od Eldo. Teledysk do numeru Diabeł na oknie, wydany w roku 2006, krążek Człowiek, który chciał ukraść alfabet, do tego powstał jeden klip i nie ma go oficjalnie na YouTubie. Znalazłem jego jedną kopię, która jest na jakimś tam kanale sobie YouTube'owym. Na pewno nie jest to ani kanał Eldo, ani to nie jest kanał ekipy, która nakręciła tenże teledysk. Teledysk sobie tak po prostu jest i szczerze mówiąc nie jestem nawet pewien, czy kiedykolwiek widziałem teledysk do Diabła na oknie. Jest szansa, że mogłem go widzieć na jakiejś telewizji muzycznej, ale rok 2006 to już ten rok, kiedy telewizja muzyczna odchodziła od polskiego rapu, więc prawdopodobnie mogłem tego klipu tak naprawdę nigdy nie widzieć i sprawdziłem go sobie, no, teraz po prostu. Mefistofeles siedział wczoraj na oknie. Wyszedłem do niego, żeby nie czuł się samotnie. Zimny parapet, ale noc była ciepła. I tak siedzieliśmy noc, Diabeł i ja. Drugi klip to klip Słonia do Chorych Melodii, do tytułowego numeru z Chorych Melodii, czyli Chore Melodie. Gościnnie na traku jest Szelerini. Album wyszedł w roku 2009. Pierwszy solowy album Słonia po wydaniu mixtape'u WSRH, też już pierwszego. Jest to klip oficjalny, oficjalnie znajduje się na kanale Wusy Rychy i możecie go sprawdzić. Przynoszę ci do domu dzień apokaliptycznej plagi. Jadę jak rakim, oto fanatyk poznańskiej plagi. Jak szelcha ja wytargam cię w górę, w dół za płaki. Z tego co pamiętam, ten klip był bodajże dołączony do jakiejś płyty? Jako plik wideo na CD? A może się mylę? A może się nie mylę? Nie wiem, w każdym razie taki tam prosty, sympatyczny klip tego jakże sympatycznego numeru z pierwszej płyty Słonia, która naprawdę dużo namieszała. Kolejny na liście jest OSTR, jest tu kilka jego płyt, więc jedziemy w porządku chronologicznym. Rok 2001 wychodzi album Masztrak w banku, debiutancki album Ostrego i do niego wychodzi zaledwie jeden klip Ile jestem w stanie dać. No i tutaj niestety mamy prawdziwą, jakościową tragedię. Znalazłem kilka kopii tego klipu. Są tak fatalnej jakości, że skacze na nich nawet kolor, w sensie jeden jest mniej zielony, drugi jest bardziej zielony. Oczywiście tam jest jakiś filtr nałożony na obraz, no ale jest jak jest, jakość jest jaka jest. I niestety są to wszystko zgrywki z telewizji, Vivy, MTV i Vivy emitowane w TVN-ie, bo w tamtych czasach Viva współpracowała z telewizją TVN i teledyski leciały w TVN-ie, to jest skomplikowana historia. Ale mniejsza z tym, tak to wtedy wyglądało. Pierwszy album danego artysty, podobnie jak w przypadku Słonia, wychodzi jeden klip, tak, nie szalejemy, nie mamy dużo pieniędzy. No i cóż, masz to jak w banku, jest ozdobiony tylko jednym klipem i co ciekawe, tego klipu nie ma na kanale Asfaltu. Nie wiem, nie mają kopii, być może zaginęła i tak dalej. Wszystkie inne klipy Ostrego już od kolejnych płyt są oczywiście na kanale Asfalt Records, niektóre są wrzucane po latach w wersji HD z cenzurą, niestety, ale jest jak jest. A tego akurat nie ma nigdzie. Szukałem go także na Dailymotion, szukałem go także na Vimeo, żeby jakąś lepszą jakość, bez może logówek, stacji telewizyjnych znaleźć i niestety takich wersji klipu nie znalazłem. Ile jestem w stanie dać dla tego świata, ile jestem w stanie z tego świata wyłapać? Przecież nie będę płakać, bo los jest zbyt dumny. Kolejny klip to klip do albumu Tabasco, drugi solowy album Ostrego, nie liczymy 30 minut życia, to była taka freestyle epka, czy jak to tam nazwiemy. Z rok 2002 wychodzi album Tabasco i numer Kochana Polsko doczekuje się teledysku. Jest to teledysk jak na tamte czasy zrobiony bardzo fajnie, bardzo pomysłowo. Chyba teledysk, który widział każdy, kto słucha rapu w tym kraju, śmiem tak twierdzić, naprawdę. Jest to jeden z pierwszych teledysków Ostrego, jakie widziałem. Bardzo, 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 bardzo mi ten numer i ta płyta i ten teledysk się podoba. I pamiętam, że była taka afera związana z tym, że nie chciano puścić tego teledysku w Teleekspresie. Dlaczego? Ponieważ przedstawia dosyć prawdziwy do dzisiaj brutalny obraz polskiej rzeczywistości, a prawdopodobnie chodziło o jakby estetykę widzów, wrażliwość i o to, że tamtejsza ekipa rządząca nie chciała pokazywać takich smutnych rzeczy w państwowej telewizji. Kurwa, skąd my to znamy? Miejsce Polska, system samowolka, cel to forsa, w tym tkwi sekret, biorę co los, da życie Made in Polska. Przechodzimy do kolejnego klipu. Z albumu Hollywood, jest rok 2009, jest to oficjalny klip, oczywiście wszystkie kolejne klipy, o których będę już mówił Ostrego, znajdują się na kanale Assault Records, możecie sobie je sprawdzić i też do nich odsyłam, są dzisiaj jakieś anotacje. Numer z gościnnym udziałem gościa z Zagramanicy, z Wielkiej Wody, Craig G, Brother on the Run. Mamy tutaj taką, to jest taka animacja w sumie z elementów animowano-zdjęciowych. Umówmy się tak, o ile jeszcze przy Tabasco dano tylko jeden klip po to, ponieważ no, druga płyta artysty, wiadomo, pieniądze, trale morele,
ale wtedy już popularność Naustrego była dosyć spora, ale to, co się działo już od pewnych lat, między innymi przy albumie Hollywood i kolejnych, to po prostu Naustrego boom i nie było sensu, a być może nawet czasu robić kolejnych klipów, więc robiono po jednym fajnym klipie promującym ten album. Oczywiście też są albumy Naustrego, do których wyszło więcej klipów i po prostu to wystarczało, tak? Do albumu Hollywood, co zresztą bardzo żałuję, wyszedł tylko jeden i wyłącznie klip do Brother on the Run, ale cóż, takie życie. Akurat album jeszcze Hollywood to jest jeden z ostatnich albumów Naustrego, do których wracam, które bardzo lubię i które nie są wtórne, w przeciwieństwie do na przykład czterech jego ostatnich albumów. No ale cóż, takie życie. Budzi mnie hałas, ktoś wali w moje drzwi, ty. Patrzę na zegarek, moja pierwsza myśl to psy zły. Zaglądam wizjer, kto to może być i czemu tutaj przyszedł, po co stąd i z kim film się zaczyna. Kolejny teledysk to teledysk do albumu OCB, który wyszedł w roku 2009, Po drodze do nieba. No ten teledysk chyba także kojarzy każdy słuchacz Naustrego. Także jest to jedyny teledysk do płyty. Tak jak mówiłem, no, te płyty miały w tamtym momencie taką sprzedaż, że tam się zdarzały złote płyty po pierwszym weekendzie, po pierwszym dniu sprzedaży, w przedsprzedaży. Zresztą cały czas tak jest, tak? Naustry w minionym roku sprzedał 100 tysięcy płyt. Jest to artysta bardzo popularny i słucha go, myślę, spokojnie trzy pokolenia słuchaczy. Nastolatkowie, 20-latkowie, 30-latkowie, a może i 40-latkowie. To mogą być nawet cztery takie jakby generacje słuchaczy. I te płyty nie potrzebowały po prostu większej promocji, nie było na to czasu, trzeba było grać koncerty, nagrywać kolejne krążki. Bo wiadomo, że Naustry rokrocznie wydaje płytę, trzyma się akurat tego schematu dosyć sztywno, aczkolwiek mógłby teraz trochę zbastować i wydać na przykład po dwóch latach, może te płyty byłyby troszeczkę ciekawsze. Wiem, że muszę zadbać o rodzinę, żonę, syna, matkę. Nie mów po białym złocie, tylko czym ja ją wykarmię, to mój honor. To dane Bogu słowo. Kolejny teledysk to teledysk do krążka Jazz 2-3, rok 2011, do numeru Szpiedzy tacy jak my. Dosyć pomysłowy klip. Mamy jakby zainscenizowane blokowisko, tak? Taki wycinek, cztery mieszkania, sąsiedzi, którzy się podsłuchują, wiadomo, pasuje do tematu, Szpiedzy tacy jak my. I także płyta nie potrzebowała większej promocji. Jeden klip, bang, złote platynowe płyty, dzieje się. Kolejny artysta i kolejne płyty tegoże artysty z tylko jednym teledyskiem promującym Trastede, trzy płyty od Tedego. Pierwsza jego solowa płyta SPORT, rok 2001, teledysk do numeru, który zna każdy, teledysk, który widział każdy, Wyścig szczurów. No i tutaj mamy taką sytuację, teledysk jest na YouTubie, ale wszystkie jego kopie mają wyciszony dźwięk. Ja ten teledysk z niewyciszonym dźwiękiem zdobyłem z Dailymotion, z oficjalnego konta Wielkiego Yo na Dailymotion. Tam miał się uchował, ale nawet tam Wielki Yo napisał w adnotacji, że ten teledysk jest w takiej kopii, jaki jest, ponieważ innej nie mają. Tak to właśnie jest z tymi najstarszymi klipami z końca lat 90., z lat 90. albo z początku lat 2000. Nie robiło się wtedy jakby, a raperzy nie myśleli o tym, żeby mieć jakieś lepsze kopie, a może te kopie istnieją na VHS-ie i na przykład jest to kwestia tylko tego zgrania i zaplodowania do sieci. Nie wiem, nie wszyscy raperzy są sentymentalni, nie wszyscy chcą wrzucać te starocie do sieci, wolą nagrywać nowe rzeczy w nowej jakości. Mi się ten klip udało zdobyć i macie go w tym materiale. I może wam zlinkuję też do Dailymotion, żebyście sobie posprawdzali, jak ten klip się prezentuje. Dlaczego na YouTubie nie ma lepszej wersji? No jak sami widzicie, no nie, po prostu nie ma lepszej kopii, to jest cały czas ta sama kopia powielana, ale ta YouTubeowa ma wyciszony dźwięk. Dlaczego? Ponieważ prawa do utworów m.in. ze sportu, jak i innych starych polskich krążków ma wytwórnia Rap Classic. Wytwórnia jest to Żuroma, która blokuje dźwięk w różnych numerach, m.in. tak się stało z Co Cię Boli, które było na kanale mojego byłego portalu, czyli Poznańskiego Rapu. Tak się stało z innymi klipami i tak samo stało się z Wyścigiem Szczurów. Człowiek, tu wyścig szczurów, do szklanych domów, szarych murów, jak twój guru, to PLN, ty przegrasz wyścig ten. Kolejny krążek Tedego, który doczekał się tylko jednego klipu, to Notes 2 albo Note 2, rok 2009 i wychodzi tenże przełomowy album, pierwszy z Sermichem, i doczekał się zaledwie jednego klipu, co do dzisiaj mnie dziwi. Naprawdę, przysięgam wam, że jestem naprawdę, naprawdę, naprawdę zdziwiony. Ten album był pełen zajebistych numerów. Nie wiem, czy wynikało to z tego, że nie potrzebował promocji, bo z tego co pamiętam, to była pierwsza złota płyta Tedego, chyba
chyba tak, ale mogę się mylić, to też jest w ogóle dziwne. Ale potem ta cała historia z Beefem, z Peją, być może, nie wiem, mniejsza ilość koncertów i nie było sensu dalej robić promocji płyty, nie wiem. Tyle jest, zgłoszę do numeru Pali się dach, gościnie z Mrozem i cóż, możecie go sprawdzić na oficjalnym kanale Wielki Oł. Kolejny album Tedego, Notes 3D, jest rok 2010 i no tak zwany okres infamii dla Tedego i wychodzi tylko i wyłącznie jeden singiel do numeru To jest mój rok, określony teledyskiem, do sprawdzenia na oficjalnym kanale Wielki Oł. Kolejni artyści, kolejni raperzy, którzy doczekali się tylko jednego klipu do swojej płyty, to zespół WSRH, Szeleryni i Słoń. W roku 2009 wychodzi Unhuman Mixtape i jest promowany on teledyskiem do remiksu utworu Absolvent z tegoże mixtape'u. Także jak sami widzicie, często jest tak właśnie z mixtape'ami, że doczekują się jednego teledysku i mam już pomysły na kolejne odcinki, w których będę mówił o takich, że płytach i tam też zauważyłem, że mixtape'y właśnie podoczekiwały się czasem po jednym klipie, także będzie to wdzięczny temat do analizowania. Kolejny krążek, ostatni już na mojej liście, który doczekał się tylko i wyłącznie jednego teledysku i to też mnie totalnie dziwi. Witam Was w rzeczywistości. Album WWO, a tak konkretnie mówiąc to ta część albumu Sokoła, która wyszła w roku 2005, bo wiadomo, wtedy album WWO wyszedł jakby dwuczęściowo, była część Jentkera, część Sokoła. Niestety to był ostatni album WWO, taka sytuacja. Teledysk, który zna każdy i numer, który słyszał każdy słuchacz polskiego rapu, Mogę Wszystko. Bardzo, 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 bardzo dobry teledysk. Pomysłowo zrealizowany, był na mocnej rotacji w telewizjach muzycznych. Pamiętam go do dzisiaj z telewizji, wiadomo, na YouTubie także jest, oficjalny na kanale Prosto. I dziwi mnie, że naprawdę takie albumy jak m.in. ten, właśnie Witam Was w rzeczywistości, doczekał się tylko i wyłącznie jednego teledysku, ale z drugiej strony ten album był tak mocny, a WWO było tak popularne, że po prostu większej promocji widocznie on nie potrzebował. Słuchajcie, to by było na tyle. Powybierałem sobie te albumy tak, co mi przyszło do głowy tak naprawdę. Pojawiało się tu sporo Ostrego, trochę Tedego, pojedyncze jakieś teledyski innych artystów. Oczywiście sprawy nie zamykam, będę robił kolejne odcinki z tej serii, bo przypuszczam, że co najmniej jeszcze dwa mi się uda takie zrobić. Liczba teledysków, która pojawiła się w tej Rap Gadaninie, jest totalnie przypadkowa. Nie ograniczałem się jakieś tam 10, 20, 15, naprawdę nie wiem ile ich wyszło. Po prostu jest odcinek Rap Gadaniny o płytach, które doczekały się tylko i wyłącznie jednego teledysku. Będą kolejne odcinki. Propozycje oczywiście możecie mi wysyłać na Facebooku, pisać tutaj w komentarzach, spamować mnie na Instagramie, na Snapchacie, na Twitterze, gdzie tam tylko chcecie. Sprawdzajcie moje social media, subskrybujcie ten kanał. Już wkrótce nowe odcinki, nowe tematy. Idą także nowe wywiady. Będzie się działo. Do zobaczenia, do usłyszenia.